Pathologic 2. Pathologic to jest gra, która od ciebie wymaga. Mystus Leucofasis napisał. Czemu już gram? Recenzja na żywo. Play or refund już na Polsat Games. Was is das? Mystus Leucofasis napisał. Bramka. Wygląda jak gorszy ten, co grałem dawniej. Redout? Barrel roll to avoid obstacles. Co to jest? Recenzja na żywo, play or refund już na Polsat Games. No, jakby mi zapłacili, to mógłbym. Controls. Ta gra ma split screen na 4 osób. Hz. Real time vehicle reflections. Full resolution, forced on, soft particles. Mystus Leucofasis napisał. Przez twój brak zainteresowania gra 3 lata temu deweloper, wschodzącą gwiazdą nie. Voice Edansa. Mystus Leucofasis napisał. Gwiazda nie dokończył. Kamera shake. Postproces. Bloom. Chromatika, brybrybrybry. Showplayer tak, showplayer tak. Language. Język polski. Nazwa bota. Ustawienia dla wielu graczy. Ciekawe, czy ktoś gra w to online. Rankingowy, ta gra... Elo! Ta gra ma rankedy. Why? Widzę, że gra bardzo żywa. No to wychodzi, że grałem już jeden poziom kiedyś. Wykonuj beczki, aby spychać rywali. To taki bardziej chyba F-Zero niż Wipeout. Tryb Pure. W trybie Pure pewnie nie ma power-upów. Ale ta gra jest szybka. Już nawet nie wiadomo, co się dzieje. Niby jedziesz i zasuwasz, ale... Cholera wie... Dokąd i po co, jak... To FOV jest takie nieprzyjemne. I muzyka jest taka meh.
Nawet nie wiem, gdzie jest pasek Nitro. Bo jeżeli myślą, że ja czytam to, co jest przyklejone do samochodu, to się grubo mylą. To jest nieczytelne strasznie. Jo, Trackmania. Kiedyś się grało w takie gierki. Kiedyś była taka era, że się wszyscy takimi wyścigułkami ten... jarali. A teraz to jest dosłownie garstka, to jest nawet większa nisza niż arena shootery. Ile tu jest okrążeń? Twórcy tej gry już się poddali stworzeniem własnych gier i teraz robią jako support studio dla innych deweloperów. Dlaczego ilość punktów w tej grze nazwali w spolszczeniu zwrotnica? To są chyba punkty. Ale to UI jest paskudne. Ta gra wygląda jakby jakiś student to robił po robocie. Patrz na to menu. Fuj. Co fasist napisał? Bramka, naprawa, zwrotnica. I strasznie nieintuicyjny jest. Thunderbolt Class X1Z1. No, nawet chcieli. Tylko 4 samochody są? Gra w skrzydło. Nap. Pancerz. Mam 10 tysięcy kredytów i 1000 elo. Kto to zrobił? Cybernetic Valorus, Iceberg Interactive. Iceberg Interactive? Oni nie zrobili przypadkiem WRC? Tak mi się coś kojarzy. I co, kampania to są tylko 4 misje? Czy to są mistrzostwa, mają po prostu 4 ten? A Big Ben, no, pomyliłam się. Drifter's Paradise. Get ready! 3, 2, 1, go! Nie wiem, głowa mnie boli od tej gry. Ona jest too fast. FOV 200 nie pomaga. Chodź tu, Pieter. Trap warning. O nie, wchodzę w świat VRChata. Au.
to mi się akurat podoba ten jeden element w tej grze, że nie masz jakby skrzynki z od razu z jakimś pick-upem jak w większości tego typu gier, tylko musisz sobie uzbierać ileś tam tych tego czegoś. Jakby nie masz ciągle power-upów, które rzucasz na lewo i prawo. Poza tym tutaj power-upy dają tylko trapy. Dobra, next game. Niedobrze mi się o tej grze robi.